No i wystartowaliśmy oczywiście z kolejnym pojedynkiem, tym razem jest to ćwierćfinał kwalifikacji do turnieju World ETV Festival. W dolnym prawym rogu Shin, czyli Koreańczyk, dawniej z ksywką Ragnarok, bardzo mocny gracz z Korei Południowej. No i z drugiej strony oczywiście nasz mecenas z Krakowa, Mateusz Budziak z teamu Sidestorm Gaming. Go, go, go. Ciekawi mnie, jaką Shin ma aktualnie drużynę, bo to tak zawsze człowiek zapomina na chwilę. Teraz sprawdzimy. A, Gaming Gladiators, no tak. Jest jedynym graczem tej drużyny. Co ciekawe, w organizacji 6 osób. Kanadyjczyków, 4 Brytyjczyk i jeszcze jedna osoba z Chile. Naprawdę mają tam założycieli, prezydentów, content kreatora nawet, a gracz jeden. Oczywiście strzelam, że oni tam mają troszeczkę więcej tych wszystkich dywizji, czyli jest dywizja StarCraftowa, jest jakaś tam może w League of Legends czy innego Counter-Strike'a, ale w StarCraftie mają tylko Shina. Drużyna z Kanady. No, drużyna, w której jest Geralt, oczywiście głównie sponsorowana przez KJ-a, czyli Stany Zjednoczone, Kalifornia, tam z tego co pamiętam. Expandzik Shina. Póki co Geralt oczywiście wymusił postawienie ekspansji w innym miejscu, no a cała reszta leci standardowo, czyli adeptka, tam ekspansja była i przechodzimy w Stargate'a i Oracle. Zwyczajne rzeczy. Raczej nie będzie teleportacji. Teraz te adeptki się zbiegają. Są dwie sztuki. No, jedna coś tak widzę, że poszła. Coś się stało z tymi adeptkami. Nie wiem, co robi za bardzo Geralt. A, bom, zerglingi wbiegły. No i coś tam traci. Na razie jedną probę utracił. Druga nie padła. Było blisko. No i wiesz, że się trochę Geralt zakręcił od tego, no. Musi uważać na te zerglingi, które biegną przez mapę. Zobaczcie, że Polak sam tutaj został. Oho, lękam się, że mu tu Shin wbiegnie, ale nie, dobra, adeptka jest w przejściu. Niestety trzecią bazę może mieć anulowaną, ale zobaczcie, że teraz Geralt ma te dwie adeptki. O nie, on stracił tego Nexusa, boże, 400 minerałów, to zły początek, to zły start. Cień musi wysłać dalej, czemu nie wysyła, nie wiem. No może i zniszczy 5 nawet dronek, to nie jest taki mały, słaby rezultat, ale szkoda. Kryptomora stawia w tym miejscu Shin. Ciężko, ciężko.
czwarta bazarzyna zajęta w okolicach prawego środka. Aha, no i tutaj Shin co prawda zobaczył, jaki jest kierunek technologii Geralta mniej więcej, ale to było i tak spodziewane. Na szczęście udało się rozwalić tego zwiadowcę zergowego. Tak się zastanawiam w sumie po tym początku, Geralt, no tak... No niby średnio, jakby anulował Nexus, nie? To powiedziałbym, że jest dobrze. Ale nie anulował. Kolejne Stalkery są grane przez Polaka. To jest taki typowy timing push w jego wykonaniu. To jest chyba taktyka, którą też lekko podejrzał u Hero. I zobaczmy, czy uda się dużo ugrać, czy się nie uda dużo ugrać. No na razie spokojnie. Zerglingi nie są takie niebezpieczne. Pułapka z tyłu została postawiona. Walczyć chyba. Oj, nie. Teraz to na pewno nie. No, Geralt jak... Ej, w sumie dobrze wyszło. Królowe błędnie atakowały różne Oracle. Także troszeczkę szczęścia nie zawadzi, nie zabraknie. A, 4. Ciekawe, czy Shin widział i dlatego się zawrócił, czy... To akurat było w tym trochę przypadku. Nie, spokojnie, Oracle pomoże i będzie dobrze. Shin oczywiście wiedział o tym. Ciekawe, czy był zauważony ten Overlord, bo... Geralt mógłby go rozwalić w teorii. No i dobrze, defensywa wygląda na solidną. Teraz jak widzimy, hydraliski są kolejnym elementem planu Shina. Przekopuje też spora. W nowe miejsce Shin, zaraz zobaczymy, gdzie on przyjdzie. A, z drugiej bazy do trzeciej sobie przeszedł. W porządku. Oczywiście kolejną bazę gra Geralt. Tutaj Infestation Pit powoli powstaje. No i zobaczymy, co tu się jeszcze może dobrego wydarzyć dla naszego zawodnika. Mam nadzieję, że dożyje do Storma w momencie, jak Shin go zaatakuje. Tutaj chyba małe szanse tej proby na przeżycie. Chociaż zobaczymy, mikruje, no i nie wymikrował. Tutaj też jakiś zergling zniszczony. Chyba Shin ponownie zabiera się za niszczenie skałek. Teraz szybkość do hydralisków jest grana. Najpierwsze hydraliski się wykluwają, idą tutaj. Uła, no sporo tych hyderek. Stole tego kronu, boostować Storma należy. Chociaż, może i nie, bo do tego Storma to już tylko 20 sekund około, więc zdąży. Zaczyna się potencjalny horror, wręcz koszmar. No, ciekawe Stormy Geralta. Niestety traci jednego z High Templarów. Idzie jako tako. W najlepszym razie. Swoją drogą tam jest chyba jeszcze jakiś warpism po drugiej stronie mapy. Nie, to Oracle się cofa. Od kiedy całej armii wjechał jak nic. No, bałem się tego timing pusha i słusznie, bo to wielu zergów tak gra i jak widać to są mocne manewry, trochę za mocne. Nexus nie do uratowania, kilka probek może jakimś cudem się wymknie, a może i nie. Wszystkie padły z tej bazy. Ale mikruje Polak, po dwa Immortale buduje jednocześnie, no trochę za mało sił, trochę za dużo zerga. Mało Protosa w bazie, jak serca w kanarze. GG! Lecimy. Dynasty to kolejna mapka. Shin na niebiesko i Geralt oczywiście na czerwono. Jesteśmy na Dynasty. Barykada powstaje. Tutaj Geralt, jak widzieliśmy przed chwilą, szybko się zorientował, że nie ma złotej bazy. U zerga. O, w ciekawym miejscu swoją drogą Shin postawił haczerkę, bo tutaj na dole. Witamy Mikers. Mama zerg, siema. Noworek sobie powoli wlatuje.
Już leci, już zobaczył, z czym się będzie mierzyć Shin. No już mamy wszystkie ćwierćfinały swoją drogą gotowe. Max Pax na Nikorakta, no Geralt na Shina to wiadomo, Cure na Rexa i Trap na Jangekowa. No czyli chyba wszystkie te ćwierćfinały dość spodziewane. Facility jest zagrany przez naszego zawodnika. Trochę się boję, bo Shin robi teraz istotnie więcej zerglingów i może jakoś ładnie je wykorzystać, niestety. Adeptki powróciły. No, trochę kolejnych zerglingów Shin wyrzuca na mapę. O, nawet żadna proba nie padła. Fajnie. Dobrze zamikrował Geralt. A, i dereczki. No, bram. Lubi tego builda Geralt, lubi tak zagrać. Tutaj oczywiście już pełna barykada. Ciekawe, czy Geralt widział, że są tutaj te zerglingi. O, niestety. Na Ricola nie ma chyba, bo myślę, że by go od razu użył. No i stało się to, co się stało. Tak, nie było energii za bardzo na Ricola. Teraz dopiero ona się pojawia. Szkoda. Ale jest jak jest. Teraz warpizm wylatuje. Pytanie, czy Shin go zauważy? A, chyba nie. Dużo zależy od tego, czy spory zaraz powstaną. No i co ciekawe, nie powstają. Mógłby jeszcze zdążyć je zrobić, o teraz tak naprawdę Shin pewnie tak. Zacznie budowę sporów, pierwszy, drugi, trzeci. Ach. No niestety. Zauważony warpizm przez Overlorda. Geralt jeszcze miał lekki dylemat, co tam zrobić. Witamy Nekroskop. I tutaj jedyne, co mógł zrobić Geralt, to właśnie taki recall z Archonem, ale no cóż, nie wyszło. Mimo że recall został użyty, w zasadzie zmarnowany w tej sytuacji, to nie udało się uratować. No nie jest dobrze. Prawdę mówiąc, jest straszliwie. Jest źle. Hydroden, Roach Warren.
Najcięższe będzie przeżycie tego pusha, który prawdopodobnie już nadchodzi. Roach Hydra, w razie czego Shin oczywiście robi Infestation Pit. Chyba czy doda jeszcze drony, bo to jest dla mnie najbardziej interesujące teraz, czy się zatrzymał na 66 dronach i już rura do końca. Bo to jest znany ruch zergowy. Czasnik do hydralisków, jak widać, jest pierwszym ulepszeniem, które Shin robił i na poprzedniej, i na tej mapie. No bo Hydry może wolne, ale za to potężne. Jeżeli mają mięso armatnie w postaci zerglingów i roachy, no to świetnie się spisują. Jak widać, tych hydralisków robi około 15 Shin, a reszta to już roachy, ravagery, zerglingi jako właśnie mięso armatnie. Zaczyna od zatrzymania złotej bazy Shin. Tutaj jeszcze zerglingi, no niestety, ale wbiegają. I to jest kolejny problem dla polskiego zawodnika. On się tu przymierza do... O Boże. No właśnie, on się przymierza. Zobaczymy, czy to wymierzy. Te lingi dalej biegają po bazie. Biegają i robią problemy. Stalker zniszczony, tutaj jeszcze Disruptor atakuje. Hydry cały czas męczą Nexus w złotej bazie. O, rzuca chyba kuleczkę Geralt. Trochę źle, że w jedno miejsce ta kula poszła. Ajajajajajajajaj, złota baza właśnie pękła. No i dobrze to już było. Witamy Wojtosiek. Może żyje, tylko co to za życie? Zakopane roachy, stary numer, wiadomo. Boże, ten Disruptor, co on tam miał walnąć jakoś dookoła, ta kula poszła ostatecznie, no i tutaj chyba niestety nie do uratowania warpism, którym Geralt chciał kontratakować. Dokładnie tak, Vipery się zasysają, tutaj jeszcze wykopanie paru roachy. Presja na złotą bazę, tutaj inne cztery roachy stoją, tu jeszcze jakieś dwa się ryją, ale są atakowane. No dużo takich, jak widać, walk w różnych miejscach, w różnych lokalizacjach. Niestety czasami nie jest sposób wszystko ogarnąć, bo te roachy właśnie się przemieszczają. Myślisz, że coś wyczyściłeś, a jednak nie wyczyściłeś. Albo w ogóle gdzieś indziej jesteś atakowany. I to też kradnie uwagę i odciąga ją od innych roachy. O, to ciekawe, jakby go tak budynkami zamurował te roachy, nie? To by było niezłe. Oho, Bane'y. Drobna wymiana, tutaj karakany wyczyszczone. Te tutaj to chyba za wiele nie mogą zrobić faktycznie. Ale za to Zerg może sporo zrobić atakując od przodu. Wyciągnięte dwa Disruptory. High Templar nawet wyciągnięty. Ej, w sumie? Zaczynam wierzyć w Polaka. Kolejne Stargate'y grane przez niego, dwa Immortale. I kuleczka. Dobra kuleczka, naprawdę dobra. Draliski przekoziołkowały. Jeszcze raz Shin chyba chce atakować złotą bazę od pleców. Tutaj kończą się Stargate'y. Dobrze, dobrze. Strzy kanony, ciekawe, czy by tutaj się nie opłacało ich zrobić, nie?
wąsa przeciwnika Geralt. Tutaj wiadomo Bejny. Mam nadzieję, że zwrócił uwagę na nie Mateusz, bo to niemałe zagrożenie dla ekonomii, jeżeli one wejdą w wydobycie. Tak, tak, tutaj od góry właśnie. O, świetny Storm, bardzo dobry. Troszeczkę i tak się oberwało, ale na pewno zerknęło dużo większe straty. Dobrze, kariery się zaczynają powolutku. Jak wiemy, już w takim bardzo późnym etapie gry to Geralt spokojnie ma szansę z takimi zawodnikami jak Shrin czy Solar. W Starej Zagorze prawie udało mu się Solara pokonać. Gdyby doszło do jeszcze jednego takiego długiego scenariusza, jaki teraz mamy, to Geralt mógłby tam fajną niespodziankę zrobić z Solarem na scenie. No ale skończyło się na 3-2. No i Mech Hydralisk do boju. Szkoda tych High Templarów. Dużo energii. Jeszcze w dodatku zobaczcie, jak opóźnione dwa kariery. Teraz akurat to nie jest taki wielki problem. Problem będzie, jeżeli Shin tutaj zaatakuje, bo tu za bardzo nie ma obrony. Ciekawe, co Geralt zamierza zrobić. Czy recall, czy coś. No bo chyba musi. Albo uciekamy probami po prostu, zgadza się. Co za powietrze. Statyczną defensywę Polaka Shina. Tu dareczki! Nie zauważyłem ich, ale one robiły świetną robotę przez chwilę. No proszę, Krańczyk zapomniał o detekcji. Geralt to dostrzegł i skontrował. Fajnie. Dobrze, 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 dobrze. No ta baza, wiadomo, do zniszczenia. Jeszcze po jakach go tymi disruptorami atakuje Geralt. Oho, Shin powraca do ataku na wysuniętego Nexusa. Boję się, że poleci recall i to będzie duży błąd Geralta. Powinien po prostu zwyczajnie się cofać, tak jak to zresztą na szczęście robi. Dobrze. Nie jest źle. Strata tego Nexusa, wbrew pozorom, aż tak bardzo nie boli. Są kariery do pomocy w tej złotej bazie. Tutaj mam wrażenie, że tylko z tych trzech dolnych złóż warto zbierać, żeby nie odblokować przejścia z Rygowi. Ale on zabierze kiedyś te kariery ze sobą, mam nadzieję. O, przypomniał sobie o plus 2 do ataku Geralt. Dobrze. Trzeba zawsze ulepszać kariery, bo to bardzo dużo w ich przypadku daje i zmienia. Świetnie, zostawił. Nie wiem, czy on to widział, czy się spodziewał, ale bardzo ważne są tutaj takie dwa zostawione archony. High Templar też może ładować energię na Storma. No i pytanie, czy to pora na kolejne wyjście na mapę. Mam nadzieję, że tak. I też przydałoby się chyba niektóre ranne Stalkery niszczyć sobie, aby zwolnić zaopatrzenie na kariery. Mógłby coś takiego robić Mateusz. Tutaj Dark Templar. No sam nie obrobi tylu zerglingów, to oczywiste, ale są no pozostałe oddziały nieco dalej. No właśnie. Chomikuje swoje kariery Polak. Cały czas ich nie dołącza do głównej kompozycji. Może chce zrobić taki spory element zaskoczenia. Nastawiał defensywy Geraltkie i twoje tutaj będą bardziej w roli barykady, no ale też w razie czego można z nich coś przywołać. Układanka na razie nie wygląda najgorzej dla naszego zawodnika. Ciekawe, co tymi lurkerami zrobi Shin. Już ma do nich oczywiście zasięg opracowany. Masa ulepszeń u Zerga zrobiona w porównaniu do Protosa. Ale Zergowie tak trochę muszą, nie? Tu hydraliski wzmocnić, tu inne rzeczy. Protosi nie mają aż tylu. O, świetne te archony. Kapitalne po prostu. Masa pieniędzy Shina zmarnowana. I nic nie osiągnął. I też wiadomo w ogóle, co zamierzał, więc można teraz może zawczasu jakoś na to odpowiedzieć. Kariery teraz do pomocy. Świetnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz jak zbierze ten minerałek tutaj Geralt, to ten właśnie, to można by tu gatewaya postawić, gdyby miał pole zasilające, ale jeszcze tam pylon nie sięga.
Może już używać karierów, no bo Zerg się o nich dowiedział. Robi 11 koruptorów Shin w ramach reakcji. No i Storm. Ten Heidenblar teraz jest bardzo ważny, żeby zatrzymać Bane'y. Geralt w sumie je widzi. Oho. No ciekawy Storm. Dość wcześnie zagrany. Ajajaj, tyle Bane'ów jeszcze. Ej, ale kanony. No brawo, kanony. Kanonizacja. Tylko dwie proby stracone. Tutaj jeszcze był malutki atak Shina, ale z niego nic nie wyszło. Świetnie. Dobrze. Lepiej się wymienia Geralt po prostu. Zobacz, jaka różnica. 13 tysięcy różnicy. Dobrze, dobrze. No, oby tak dalej, można by powiedzieć. Ładnie te kariery wyjaśnione. Trochę się boję, bo taki atak jest. Oni jak wsteczną teraz Stelurkery Geralt. Przynajmniej udało się trochę odwinąć Disruptorami. Spora konfrontacja, ale oczywiście dużej bitwy jeszcze nie rozkręcił żaden z nich. Szkoda, że Shin właśnie tak chirurgicznie te kariery był w stanie poniszczyć. Tutaj też niewiele da się zrobić. Tarkentary wchodzą, ale znowu statyczna defensywa Zerga broni. Słuszna kontra zalutowa, bo teraz Shin się na nich skupi, tu lurkery mają ręce pełne roboty i... Może recall? Chociaż... Nie no, w sumie na... No ale halo, walczy! No nie... No i to źle poszło. To nie poszło. Wyrzucił te zaloty w błoto. Czy jest obserwer? Pukam go, ale nie widzę za bardzo. Tu jeszcze jakieś lurkery zostały wyczyszczone. A, wycofuje się Shin. Trochę się lęka. Mam nadzieję, że zdąży uratować Nexusa, bo to będzie trochę bliskie. Ach, jak blisko, no. 4 czy 5 zerglingów. No dobra. Sprawa nie jest przegrana, spokojnie. Mam wrażenie, że tutaj naprawdę taki dodatkowy pylon, czy coś, znaczy pylon, no, gateway w ramach barykady, czy cybercore by naprawdę pomogły. Są bardzo niebezpieczne też kontrataki do pierwszej bazy, gdzie są, no, budynki produkcyjne i technologia. Okej. Nie było Storma, albo nie chciał go rzucać przez chwilę jeszcze Geralt. Tempesty też troszeczkę pomogły. No jest okej. Cały czas myślę, że nie ma powodów do niesamowitego optymizmu, ale... Ale gra Geralt i rywalizuje tutaj jak równy z równym. No spoko, kanony spełniają swoje zadanie. Tutaj też fajny ten zelota, żeby... utrudnić zerglingom dostęp do morfującego się jeszcze Archona. No i spoko, dobrze, dobrze. No spełniła swoje założenie ta defensywa statyczna i to się liczy. Na ten moment różnica w stratach to jakieś 12,5 tysiąca. Oczywiście lepiej się wymienia Geralt, mniej traci. Dobrze, dobrze. No Shin oczywiście więcej zbiera, ale jak więcej traci, no to jego bank też widać, że mniejszy. No i uznam, że przejdzie w Broodlordy. Infestory, koruptory, vipery, lurkery. To jest teraz trzon kompozycji Shina. Parę hydralisków też posiada na mapie. Dwa zerglingi posiada. Tu czy tam.
Ładnie to siedzi, te zatrucia, te osłabienia Zerga, niestety ładnie zagrane, ale też stormy trafiają flotę Shina. Ciekawe, czy Shin kontynuuje ten atak. Ma naprawdę dużo Broodlordów, bo 14. Odpowiedź na nie trochę istniejąca, bo jeden Tempest to wiele za mało w tej chwili. Inne popadały. No, tu się lurkery nawet nie zakopały. No to lepiej dla Geralta, że to wszystko widać. Dobrze, dobrze. Biegać, przeszkadzać, wybijać z rytmu trzeba. No i tutaj rewelacja, bo jest Observer. I w dodatku ten lurker drop nie wyląduje, także świetnie. Zaloty oczywiście też zostaną wyczyszczone i do tego wszystkiego Geralt widzę, że podchodzi od przodu do Broodlordów. Ale do niczego większego tutaj chyba nie dojdzie. Ściąga swoje shiny, swoje siły shin. Ściąga swoje shiny. Oho, Geralt sekunda. No to momencik. No to lecimy, lecimy. Nice, ładna kula. I siedzi. Tak sobie myślę, że jeszcze na te plus 3 czeka. Prawdopodobnie Shin. Chociaż, aby o tym myślał w tej chwili. Przyzwoity Fangal zagrany na Protossa. No liczę, że tempesty to z czasem jakoś wyczyszczą, co takie proste nie będzie. Jak Geralt pokaże tego late game'a sensownego, tylko że on musi działać. Musi albo tu walczyć, albo kontratakować. Jakoś obijać przeciwnika chociaż, no. Dawaj, dawaj, dawaj tymi tempestami. Ach, wyciągnięty jeden z tempestów. Ciekawy storm. Jakby własnego tempesta w locie chciał zastormować. Niestety zerglingi męczą jego produkcję. Trochę się sypie, trochę się wali ta obrona. No, Shin też tak w miarę wie, co należy właśnie wykonywać, z tego co widzę. No dobrze. Inwestora udało się rozwalić. On co prawda rzucił Fangala, ale to tak dużo nie zmienia. O, będzie chyba kolejna zaczepka Shina. I to taka nie za mała. Jest jeszcze kontratak Geralta na górze. Ma Obserwera, ale trochę z tyłu skitranego, żeby spory go nie zniszczyły. Pojść tego wejścia na technologię w pierwszej bazie. To podleci tym Obserwerem, czy nie podleci? Bo widzę, że go złożył specjalnie do pomocy. No i tutaj sporo technologii naszego zawodnika jest niszczone. Może recall, może nie recall. Nawet Dark Shrine'a szkoda. Fleet Beacon zniszczony. Także sporo szkód. Nieco to boli. No trochę taka walka na wyniszczenie. Ja nie jestem jakimś niesamowitym optymistą, jeżeli chodzi o granie tempestów, no ale popatrzymy, zobaczymy. Jakby ja rozumiem koncepcję, no bo jeżeli coś podleci, to dostaje stormy i się wycofuje to coś. Jak Viper to feedback, jak Infestor to feedback. No i trzymasz cały czas na tyle duży dystans, żeby się Broodlordy właśnie nie mogły za łatwo obijać i męczysz je tempestami, nie? Da się to wymikrować, tylko... Chyba, że coś tutaj w ogóle źle mówię, ale tak to widzę. Natomiast no widzimy, że póki co plan po prostu niespecjalnie zatrzymuje zapędy Shina. Kontrataki niby też fajne. Ale czemu to nasi tracą? Uuu, różnica już się zmniejszyła. Do niecałych, a nie, do 4000 się zmniejszyła ta różnica w wymianach. Szkoda, bo było ponad 10 tysięcy. Ciężki temat. Bardzo ciężki temat.
sumie zniszczył tego koruptora, czy dwa, czy jakiegoś Vipera, to chyba nawet okej wymiana za Tempestam. Znaczy okej, to by była może gdyby coś zbierał Geralt, bo na razie gazu nawet nie wydobywa. Zerglingi lecą do jego pierwszej bazy, na szczęście jest tutaj trochę zlotów. Geralt ma to w głowie, że mogą być takie kontrataki. No i teraz jeszcze dziki. Jakby tego było mało. Kolejne Broodlordy właśnie, Ultraliski, Tempesty, no robi taką konkretną armię, żeby wjechać Shin. Tak sobie myślę, że z tych ulepszeń Zerga, no ma ich dużo jak widać. Brakuje mu jeszcze Neural Parasite'a i gdyby on przejął Immortale w walce i tak wjechał po prostu w siłę Geralta, to bardzo ciężko byłoby taką batalię ugrać. Po prostu nic by nie niszczył Ultralisków tak bardzo, bardzo szybko. Lekko zaczepia przeciwnika Geralt. Fajne te Disruptory na Infestory. Dokładnie to należało zrobić. Sporo stormuje Polak, bo chyba już High Templary z tego nie wyjdą cało. Więcej Storma do końca. Jeszcze feedbacki zagrane. No, zrobił co się dało, mam wrażenie, Geralt. A to i tak nie wystarczyło. Oracle też mogło atakować Ultraliski. Kosztowna wymiana. Obaj się próbują teraz zregenerować. Najgorsze jest to, że Shin ma te tempo regeneracji zdecydowanie większe. Jakie makro nam się wywiązało? Ponad 31 minut, zaraz 32 będą na liczniku. Niespecjalnie zaangażowani zawodnicy teraz w walkę, no bo każdy jest wystraszony. Podoba mi się, że Voidraye zaczął robić Mateusz jakieś. Nie wiem, czy będzie cały czas je produkować, ale to jest bardzo dobry kierunek, bo zauważcie, że koruptorów faktycznie nie jest tak dużo. No, gorzej, gdy Vipery zatrują te Voidraye, jak Infestor dorzuci Fangala, no to wtedy może być bardzo ciężko. Mam nadzieję, że jakoś uda się zatrzymać te Vipery i wtedy Mass Voidraye miażdży w zasadzie wszystko, co ma zerk. No trzeba szukać takiej właśnie zależności, jak zniszczę to, to wygram tym, albo coś podobnego. Robi dalej Voidy. Tu jest tylko jeden Ultralisk też, no. Chociaż ciężko szukać zwycięstwa w walce lądowej, gdy są Broodlordy. Albo jakieś lurkery. Akurat lurkerów w tym momencie już nie ma żadnych. A, chcę jeszcze zająć ten bogaty gaz. No, 1800 jednostek gazu tutaj to warto się pochylić, zwłaszcza, że będą one szybko zbierane. Jak najbardziej. Ale Geralt też sięga po świeżutką bazę. Dobrze, bo tutaj będą jakieś straty w zerglingach. Ultralisk też niewiele może. Shin uznał, dobra, skoro siły Protossa są na górze mapy, to mogę tutaj na środku, no bardziej na dole może, zaatakować. Ten Nexus jest do wzięcia. Trochę szkoda może, że Geralt tutaj nie podszedł gdzieś, no gdzieś tutaj, bo mógłby po prostu
trochę pomęczyć niektóre z jednostek Zerga tempestami chociażby, bo ma ich nadal sporo, 7. Coś by tam może wyciągnął. Ale też pewnie trochę boi się, że zaraz mu znowu Zergowie wejdą tutaj. Jak produkcja, jestem ciekaw. Tylko jedno robo, tutaj inne robo wyłączone. O, jakiś recall. No zobacz, do pierwszej bazy ten recall. Świetne stormy, świetne. Item Tara prawie stracił Mateusz, tutaj akurat te Immortale. No, dobre to było. Pod warunkiem, że te siły nie zostaną jakoś zaskoczone, ale nie zostaną, bo gdyby tam koruptory się pojawiły, to natychmiast można by na nie rzucać Storma. Dobrze. Naprawdę nieźle to wygląda. Nadal spokojnie Geralt ma szansę to wygrać. Tylko jedna dobra bitwa. No ale to samo można powiedzieć o pozycji Sheena. Fleet Beacon odbudowuje Geralt. Bardzo długa mapa. W zasadzie wszyscy czekają na skończenie tego pojedynku przez Geralta. Najbardziej on się tutaj opóźnia, już półfinały, wszystkie półfinały gotowe. Znaczy no, za wyjątkiem właśnie tego górnego, gdzie czekam na Geralta albo Sheena. Recall zagrany, znaczy Revelation chciałem powiedzieć. Ajajajaj, no połapany Geralt tutaj, nie można powiedzieć, że nie. Trochę to boli, bardziej niż byśmy chcieli. Trochę się znowu można obawiać o pozycję Mateusza. No nie podoba mi się. Jeżeli straci tę bazę bez większego oporu Geralt, no to będzie bardzo w plecy. Tutaj wiadomo, Nexus, jakieś robo niszczone. Nie może już pełnego limitu zrobić Polak. No to, już Storma trzeba było rzucić, bo Item Tar nie miał prawa tego przeżyć. Oracle stracona. No, trochę się sypie. Pozycja Geralta. Tutaj można jakiejś super baterii użyć, gdyby była dostępna, ale na razie nie jest. Tego koruptora też nie zniszczy. Już się zaczął biec gdzie indziej, może teraz idzie obronić swoje Stargate'y w drugiej bazie i jakoś rozwali te ultraliski. Można Oracle też odpalić. On zresztą się wycofuje w momencie, gdy już no nie ma co walczyć, o co walczyć. Kilka zalotów zniszczonych, ale to są tylko czynniki. No dobra, na razie znowu symulator oczekiwania mieliśmy.
No bardzo dobre stormy, tego potrzebuje Geralt. Swoją drogą popatrzmy jeszcze jak na wykres przewagi w wydobyciu. Ewidentnie się wypłaszczył przez ostatnie 10 minut, prawie 40 minuta tej mapy, wow. Ostro. No, Geralt to zawsze był zawodnik, który nie stronił od długich gier, gdy mapa do tego zmierzała. Jeżeli się uda znowu zabezpieczyć tę bazę, to będzie naprawdę spoko. Tutaj Shin ma dziki, dobrze zostawione te immortale z zlotami w drugiej bazie. Tempesty cały czas się produkują, no spoko. Ja nawet mam wrażenie, że Geralt mógłby to zaatakować, chociaż tutaj też niewiele do zwyciężenia, do zdobycia jest. Boże, Geralt. Ten inwestor, jak on przejmie. Feedbacki zarzucił natychmiast. I w sumie trzeba feedbacka na własnego rodzonego hightemptara chyba rzucić w takiej sytuacji, co nie? Oracle zniszczą. O mój Boże, i wyciągnięcie. Ajajajajaj, się porobiło. Jakoś tak, kurczę, nie ma tej kontroli, tego flow takiego, Geralt, który byśmy chcieli. No i mój Boże, nie ma Storma. Nie ma Storma, więc koruptory miażdżą. Nie no, kontrola dużych kompozycji trochę tutaj nie wypaliła. Po prostu szybciej to trzeba mieć wszystko wypracowane, takie wiecie, na automacie, jak to, nie? Trzeba to jakoś zautomatyzować, bo to nie poszło. Szkoda. No to mogła być spokojnie mapka Geralta, nie? 40 minut z Ragnarokiem. Zwanym Shinem. GG.